Cześć! Dzisiaj nauczę Was, jak wykonać takiego łabądka. Jest to bardzo proste. Aby wykonać takie łabędzia, potrzebujemy balona 260 nadmuchanego tak na 3-4 palce. Wyznaczamy paróweczkę, która będzie szyją. Pozostałą część skręcamy w płatek. Szukamy środka, dociskamy go i skręcamy. Cały czas tutaj trzymamy ten dzyndzel i teraz go przekładamy przez jeden z płatków. Ok, te dwa płatki przekładamy jeden w drugi. I została nam szyja. Chwytamy dziób, naciągamy go i tutaj mocno ściskamy. W ten sposób uformuje nam się szyja. O, widzicie? Ustawiamy szyję. Mamy łabądka, on jeszcze potrzebuje tylko oczka. Łabądek jest gotowy, ale mam dla Was jeszcze niespodziankę. Mamy dwa łabądki. Bierzemy czerwony balon, napompowany prawie do końca, to potrzebujemy takiego dzyndzla. I tak. Końcówkę czerwonego wkładamy tutaj w tą dolną część. Końcówkę wkładamy w drugiego łabądka. Ok, jest mniej więcej równo. Związujemy czerwony balon. Okej, na razie to jeszcze nic nie przypomina. Tu na górze staramy się to złapać. Wymodelować. Ta-dam! Jak Wam się podoba? Piękna dekoracja, prawda? A jaka prosta w wykonaniu. Dajcie koniecznie mi znać, czy Wam się podoba, bo mi bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.